15 do 20. Projekt zarządu, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, to jest druk od 15 do 20. Proponuję przyjąć ten sam proces procedowania. Ja wprowadzę w druk numer 15. Pozostałe druki już nie będę wprowadzał, tylko będę czytał do czego, jakie to jest zadanie i będę wznawiał w zakresie dyskusji, a później trybu głosowania. W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 stosownie do treści deklaracji stron umowy społecznej, o której mowa w zarządzeniu nr 302 przez 2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania programu, przygotowania projektu umowy społecznej dotyczącej realizacji zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz wykonania zadań kompensacyjnych na terenie 918 Nowa Huta. Szanowni Państwo, uzasadnienie uchwał jest podobne, zmieniają się tylko treści, albo przygotowanie projektu, albo też projekt jest już przygotowany. Wnioskujemy o budowę miejsc parkingowych przy Alei Przyjaźni wzdłuż osiedla Centrum C i Centrum B. Otwieram dyskusję, proszę Państwa. Pan Radny Maranda. Ja się wypowiem do tych wszystkich projektów kompensacyjnych, tak zwanych. Jeszcze kiedyś mówiłem jakiś czas temu, bo to się co roku powtarza, że mamy umowę zawartą jako dzielnica z Prezydentem i z Radą Miasta, w którą są wszystkie te zadania wypisane. I no, naprawdę szkoda papieru i naszego czasu. Po prostu one powinny być na mocy tej umowy realizowane, a nie, że my tu jeszcze musimy się dopraszać i tak. Ja no nie jestem, bo jestem jak najbardziej za tymi zadaniami, ale no, wyrażając swój sprzeciw wobec temu, nie będę brał udziału. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja w wyjaśnieniu tutaj odnośnie tego, co pan radny powiedział, chciałbym powiedzieć, że zadania zostały przyjęte umową w 2009 roku. Pan prezydent w 2009 roku wystąpił do Rady Miasta Krakowa, pan radny był wtedy Rady Miasta Krakowa, o to, aby została przyjęta uchwała kierunkowa w tej sprawie odnośnie tego, żeby to było obowiązujące w całości. Rada Miasta Krakowa nie przyjęła, tym samym my musimy dzisiaj wpisywać to w takiej procedurze, jaka jest zaproponowana. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druk nr 16, 15.